Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Osiecznica pod Krosnem Odrzańskim z wizytą u kolegi Jarosława Ruteckiego. U kolegi Jarosława już gościliśmy kiedyś przy okazji lotu Barcelona. No i oczywiście też mieliśmy reportaż akurat z kolegą, kiedy były gołębie koszowane na Barcelonę. A dzisiaj, kiedy się sezon skończył, odwiedziliśmy kolegę, zapytać się, co u niego słychać w hodowli i też pochwalić się nam kolega swoimi sukcesami. I teraz zaczniemy od pierwszego pytania, czyli jakie po zakończeniu sezonu kolega w tym roku odniósł sukces w oddziale? Witam kolegów serdecznie. Sezon zakończyłem na trzeciej pozycji w sekcji w oddziale. Kategoria zostałem mistrzem sekcji, wicemistrzem w oddziale, w kategorii B. Tak szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy nie pamiętam, ale zająłem dość wysokie miejsce. W kategorii C byłem pierwszy, w kategorii D byłem pierwszy. Na młode skończyłem na piątej pozycji z powodu przegapienia drugiego lotu. Bym był wyżej na pewno. Po lotach młodych zostało mi 140 gołębi. Sezon był udany. Co jeszcze mogę dodać? Kolega nam tylko jeszcze przypomni, że lotuje w oddziale 0360 Krośnieńsko-Gubińskim, tak? Tak, tak. To jest oddział liczący hodowców ilu? No, w granicach 170. 170 i też kolega właśnie tutaj, że tak powiem, ten oddział rozsławił, zdobywając ten pierwszy konkurs z lotu Barcelona. Pierwszy 16. Także tutaj to nie był przypadek, widać. A kolega, tym bardziej jeszcze przypomnijmy, że ten gołąb, który wrócił z lotu Barcelona jako na pozycji pierwszej, to był gołąb, który zdobył 36. pozycję w zeszłym roku, tak? Tak. I 8. w roku poprzedzającym, czyli w 2010. Tak. Tutaj jeszcze chcieliśmy się kolegę zapytać, czy inne gołębie z tej, po tych, że tak powiem, gołębiach, co, że tak powiem, wywodzi się ta barcelonka, też się sprawdzają u kolegi na gołębniku? Tak, sprawdzają się. Jest siostra, która daje dobre lotniki, jest brat jej, półbrat, przepraszam. I później z dzieci siostry, z jej dzieci, także jest. Czyli tutaj to nie był przypadek? Nie był przypadek, jest dobra linia z tej. Ja teraz jeszcze tak powiem, dlaczego tak pytam o to, ponieważ tutaj w Polsce jeżdżąc i odwiedzając wielu hodowców, hodowle, hodowców i rozmawiając z nimi, często się słyszy u hodowców, którzy nie biorą udziału w tych lotach, że co to znaczy tam Barcelonę zrobił gołąb, co to znaczy Barcelona, to jest lot, który jest dla niektórych, że tak powiem, niektórzy go nazywają głupim, dla wariatów nawet się zdarza i mówią, że to jest taki niepotrzebny, że co to jest, tam się na zachodzie śmieją. Natomiast tutaj rynek w Polsce pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie z roku na rok tym lotem i też powstaje coraz więcej klubów hodowców gołębi dalekodystansowych, lotujących też na dużych dystansach, gdzie ten lot nie trwa jeden dzień, a trwa 2-3 dni, a tak jak w przypadku Barcelony, zobaczmy, że konkurs można powiedzieć, że prawie trwa do dzisiaj, no bo gołębie te nie wracają, ale to są, że tak powiem, dla gołębi duże wyzwania. Czy kolega też na to tak patrzy? Co kolegę skłoniło w ogóle też do tego, żeby w tych lotach brać udział? Ja nie podzielam ich opinii, że to jest lot dla wariatów. To jest bardzo prestiżowy lot. Nie czeka się przez kilka czy kilkanaście godzin na gołębie, tylko czeka się dzień, dwa na te gołębie. I trzeba mieć naprawdę duże zaufanie do gołębi, żeby się w ogóle doczekać. Wyrabia się jakąś linię przez lata i metodą prób i błędów i krzyżówek różnych. Także no ja polecam takie loty, bo jest to fajna sprawa, ale no każdy ma swoją opinię na ten temat. Oczywiście i tutaj jeszcze coś takiego, jeszcze chcieliśmy tylko dodać, że dzisiaj to u kolegi gościmy, ponieważ robiliśmy tutaj zdjęcia gołębiom, które będziemy mieli wystawione na aukcjach z tego właśnie, z tej linii tego gołębia 9147, który wygrał Barcelonę. Pokażmy, tutaj są takie gołębie młode właśnie, które tutaj mamy. Tutaj koledzy słyszą w tle, słychać uderzające krople deszczu o blaszaną powierzchnię dachu, tak mówiąc, tak, że tak powiem językiem
takim trochę wyszukanym, ale choć to deszcz pada, jesteśmy w gołębniku, nie jest już taka pogoda ładna, a mamy tutaj właśnie gołębie młode, które będziemy... Po wdowcach, które będziemy, że tak powiem, mieli wystawione na aukcjach i kolega też do sprzedaży przeznaczył, ponieważ kolega po tym, że kiedy wygrał tą Barcelonę, niejako miał bardzo dużo telefonów, hodowcy chcieli nabywać gołębie, pytać się, informować o to i te gołębie będziemy teraz mieli na sprzedaż, prawda? Tak, tak. Dzwoniąc, jak dzwonią ludzie do mnie, to jest bardzo ciężko określić się, za jaką kwotę. Na aukcji jest możliwość brania udziału. Ceny takie rynkowej, tak, po prostu. Brania udziału wielu osób i kto będzie uważał, że chce mieć takie gołębie, no to sobie tam wylicytuje. Prawda? Tutaj zobaczmy właśnie, tak jak kolega wspomniał, to są po wdowcach, tak? Ale to są też gołębie, które są z tych twoich rozpodowych gołębi, prawda? Tam częściowo wszystkie gołębie, które są tutaj wdowcami, są z moich rozpłodowych gołębi. Także ja mam tą linię przez wiele lat, nie wycofuję gołębi po roku czy po dwóch, tylko trzymam po 5-6 lat gołębie. Także że mogę cofnąć się w każdym roku do tych samych gołębi, jak będę chciał, prawda? Dlatego mam dużo gołębi w rozpłodzie. A powiedzmy jeszcze, tak jak oglądaliśmy rodowód gołębia tego 9147, tam jest chyba prababką od strony matki, babką albo prababką jest gołąb, który też z Barcelony wcześniej wygrywał, tak? Tak, matką tej 9147 była matka 425, to dwa razy we wcześniejszych latach zdobyła. Tak, dwa razy miała konkurs z Barcelony, także to nie jest przypadkowość, to powtarzalność. Tutaj jeszcze chcemy powiedzieć, że współpracując z gazetą Dobrylot, z biuletynem hodowców gołębi pocztowych Dobrylot, tutaj kolega przeznaczył cztery gołębie, które kolega Zygmunt Baliś ma dla swoich, że tak powiem, czytelników, tak, przeznaczone. Tak, tak, tak. Powiedzmy troszeczkę może więcej o tych gołębiach. Ja jeszcze nie dotarła do mnie gazetka, jacy wylosowali hodowcy, ale wiem, że już są. Przeznaczyłem cztery gołąbki z gnieździaków, które pójdą też na aukcję, także zobaczymy, jak się będą cieszyli z tych gołąbków. Mam nadzieję, że także będą zadowoleni. Zachęcamy też wszystkich hodowców do prenumerowania i czytania biuletynu hodowców Dobrylot. Tam możemy, że tak powiem, nawet tak właśnie tutaj, pokażmy je, takie gołębie pochodzące z czołowych gołębników tutaj w Polsce. Są jeszcze, widać, że my tutaj robimy zdjęcia, a one, wody im zabrakło, to widać, że pić chce się młodym. No trochę czasu nam schodzi zawsze, tak, na tym. O, tu zobaczmy, tu one są, te gołębie. Są w bardzo dobrej formie, te gołębie. W boksach. No pokażmy jeszcze, tak, oczywiście. O, tutaj zobaczmy, o, tak wyglądają gołębie w kolejnym boksie. Tutaj mam takie dwa ciemne gołąbki. Są odłożone do biletynu właśnie, bo jak o, te cztery, to te tak, tutaj. Tak, tak. Klatce 32, tutaj zobaczmy, pokażmy je. Może o, tutaj kolega je tutaj odłożył, zobaczmy. Także u kolegi Zygmunta Balisia można się będzie więcej o tych gołębiach dowiedzieć, a tutaj zobaczmy. Albo dzwoniąc do mnie. Dzwoniąc do kolegi Ruteckiego, tutaj podajmy jeszcze numer telefonu. No, kolega teraz musi się zastanowić. 506 097 933. To ja bardzo, za niego ten numer pamiętam, także... Bardzo. Ale też te gołębie na stronie internetowej www.naszegolębie.pl łamane przez Rutecki będzie można zobaczyć. Na dzisiaj dziękujemy koledze. No niestety mamy taką pogodę, że nie możemy pokazać gołębników na zewnątrz też. I też nie jest taka nawet pora, żeby więcej o tym opowiadać, ale dziękujemy koledze za pokazanie nam gołębi i do zobaczenia w przyszłych, że tak powiem, odcinkach z udziałem kolegi Jarka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dobry lot. Dobry lot.